www.bytomzhp.pl. Lubię to! Witamy w Kokotku! Aktualnie znajdujemy się na ośrodku harcerskim chłopca w Bytom, w Kokotku Leśnicy. Daliśmy tutaj, aby... dobrze się bawić, mieć wspaniały humor, poznawać nowych przyjaciół, zdobywać sprawności, nauczyć się czegoś nowego, poznawać przyrodę! Witam serdecznie, znajdujemy się na terenie ośrodka harcerskiego chłopca Bytom, w Kokotku Leśnicy. Ośrodek istnieje od 40 lat. W tym roku w ośrodku przebywa 50 dzieci na 6 turnusach 5-dniowych. Są to turnusy finansowane przez Urząd Miasta w Bytomiu, współorganizowane przez nasz chłopiec. Oprócz tego mamy kolonię zuchową, która zrzesza 70 uczestników, małych i dzielnych zuchów. Jak wygląda wasz dzień tutaj? Pobudka jest o 7.30. Potem mamy śniadanie. Aha. Potem mamy zbiórkę przed jedalnią. Potem mamy apel. Po apelu są porządki. Po porządkach mamy zajęcia. Później mamy gry różne. Potem jest obiad. Cisza. Znowu zajęcia. A później... mycie się znowu. I wielka kąpiel. Słuchajcie, macie po 13-14 lat, tak? Tak więcej energii. Ja mam 12. Ale nawet 12. Ale wzięliście na siebie odpowiedzialność. Dlaczego? Dlaczego zamiast, nie wiem, na przykład leżeć na plaży, czy nie wiem, czy grać w siatkówkę gdzieś tam nad morzem, wzięliście na siebie nawet dużą odpowiedzialność, jak na młodych ludzi w tym wieku? Bo to jest fajne, bo chcieliśmy też nauczyć zuchy parę, kilku rzeczy, no i w ogóle. Jakich rzeczy? No, na przykład chcieliśmy ich nauczyć dużo z nich nauczyliśmy. Sympatii do innych ludzi. Poznawania. Otwartości na świat. Mhm. Tak normalnie to mama wkręciła w to. Druhna powiedziała, że harcerstwo jest idealne. Co to znaczy? Harcerstwo jest idealne pod każdym względem. Trzeba szanować innych. Patrzy się na świat z innej strony wtedy. Znaczy, że są ideały harcerskie, tak? W tym sensie. Tak. Aha. Idealnie się wzwyż. Idealne harcerskie. Zdobyć świetlany harcerski krzyż. Tak. Lubisz mundur? Nosić mundur? Tak. Dlaczego? Dlatego, że czuję się harcerzem wtedy. Aha. Inną osobą. Czujemy się inni i tacy wyróżnieni, ponieważ my wierzymy w jakieś ideały, mamy swoje zasady. W jakie? Na przykład każdy harcerz stosuje się do. No, każdy harcerz stosuje się do prawa harcerskiego. Thank you.
się wybrać.